Jakie błędy wtedy popełniłeś? Czy zdarzyło ci się na przykład, że woda sodowa ci uderzyła do głowy, kupiłeś coś niedorzecznego, wydarzyło się coś, czego może niekoniecznie później żałowałeś, ale mógłbyś nazwać błędem na przykład? Dziś mocno wierzę, że jesteś tak mocny, jak traktujesz osobę w twoim towarzystwie, która najmniej może ci dać, ale zanim do tej mądrości doszedłem, to wydaje mi się, że często nie dostrzegałem ludzi. I mogło być to odbierane jako bycie burakiem, bycie zadufanym w sobie, a to była słabość. Mhm. Ja po prostu byłem dzieciakiem z ulicy, który jak wchodził na Stadion Narodowy po sprzedaniu 60 tysięcy biletów i mijał 1000 swoich pracowników, to nie dostrzegał ich dlatego, że wydawało mu się, że jest od nich lepszy, tylko dlatego, że był zesrany. Okay. Ja się bałem.